Świętego. Amen. Łaska i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z wami. I z Duchem Twoim. W 14. niedzielę zwykłą gromadzimy się w świątyni parafialnej, aby uczestniczyć w Eucharystii. W liturgii słowa dzisiaj usłyszymy w pierwszym czytaniu proroka Ezechiela, do którego Pan mówi, żeby poszedł do Izraelitów, do swoich, do ludu zbuntowanego. I można zadać pytanie, dlaczego go tam posłał? Dlatego, bo Bogu zależy na człowieku, na ludzie. W Ewangelii usłyszymy, jak Pan Jezus poszedł do swojego miejscowości, w której się wychował, do Nazaretu. Przyjęli go obojętnie. Dlaczego Pan Jezus tam poszedł? Ponieważ zależało mu na tym ludzie. I tak było przez wieki i tak jest do dnia dzisiejszego. W 2017 roku Bóg przysyła do naszej parafii również księdza proboszcza Stanisława, aby pełnił funkcję proboszcza, pasterza przez te lata, przez te 7 lat duszpasterzował tu, troszczył się jak tylko potrafił o ten lud, który mu został powierzony. Eucharystia to dziękczynienie. I dlatego my dzisiaj gromadzimy się na tej Eucharystii, aby złożyć dziękczynienie najpierw Bogu za dar księdza Stanisława, za jego troskę o dobro duchowe tej wspólnoty parafialnej. Troszczył się, udzielając sakramentów świętych, czekając wciąż w konfesjonale na tych, którzy przyjdą, aby pojednać się z Bogiem. Jeździł, udzielał sakramentów świętych do chorych, również do mojej mamy. Troszczył się o tę świątynię, aby ta Eucharystia była godna. Naczynia liturgiczne, piękne, wyzłocił. Kielichy, puszki, monstrancje. Dostrzegł w tym kościele wiele zabytkowych rzeczy. Ten krzyż, który jest przed prezbiterium, został odnowiony, zakonserwowany, krzyż ołtarzowy, lichtarze, wiele, wiele innych rzeczy, zewnętrzne obejście kościoła, oczyszczenie, osuszenie. Wielki czciciel świętej Rity przyjechał już jako wielki czciciel Rity, już w Nowym Sączu dał się poznać. Ten kult chciał zapalić w naszej parafii i to się mu chyba udało. Myślę, że następca też podejmie ten trud i wraz z wami będzie kontynuował to dzieło. Ileż pięknych rzeczy tu zostało dokonanych i materialnych, i duchowych. Popatrzeć na cmentarz, oświetlenie, nagłośnienie, kostka. To wszystko w tym krótkim okresie czasu. A dziś
Ksiądz biskup przesyła go do innej wspólnoty parafialnej. My dzisiaj chcemy tą Eucharystią dziękować Bogu, a także księdzu proboszczowi za wszelkie dobro, które poprzez jego pracę, poprzez jego serce, poprzez jego kapłańskie dłonie spłynęły na naszą wspólnotę parafialną. Dlatego tę najświętszą ofiarę chcę złożyć Bogu od was wszystkich, całej wspólnoty parafialnej, z Bogu za księdza Stanisława Proboszcza i wyprosić mu potrzebne łaski na dalsze lata, bo przed nim dalsza praca, bo Pan posyła, idźcie, a jak usłyszymy dzisiaj, nie braknie ci mojej łaski. Myślę, że tak będzie i oby tak było. Ksiądz proboszcz ofiaruje mszę świętą za zmarłego Jacka Pozdała z okazji urodzin i imienin. My złóżmy na ołtarzu wszystkie te intencje, które mamy w sercu. A na początku przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy i przewinienia. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój. Ty przez uniżenie się Twojego Syna podźwignąłeś upadłą ludzkość. Udziel swoim wiernym duchowej radości i spraw, aby oswobodzeni z niewoli grzechu osiągnęli wieczne szczęście. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Wstąpił we mnie duch, gdy do mnie mówił, i postawił mnie na nogi. Potem słuchałem tego, który do mnie mówił. Powiedział mi: Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela,
do ludu buntowników, którzy mi się sprzeciwili. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach. Posyłam cię do nich, abyś im powiedział. Tak mówi Pan Bóg. A oni, czy będą słuchać, czy też zaprzestaną, są bowiem ludem opornym. Przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich. Oto Słowo Boże. Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy. Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy. Do Ciebie wznoszę oczy, który mieszkasz w niebie. Jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów, jak oczy służebnicy na ręce jej pani, tak oczy nasze ku Panu Bogu naszemu, dopóki się nie zmiłuje nad nami. Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się, Panie, bo mamy już dosyć pogardy. Ponad miarę nasza dusza jest nasycona szyderstwem zarozumialców i pysznych pogardą. Do Ciebie, Boże, czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował, żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz mi powiedział: wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Pański spoczywa na mnie, posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze. A wielu przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem, skąd to u niego i co to za mądrość, która mu jest dana. I takie cuda dzieją się przez jego ręce.
Czy nie jest to Cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim. A Jezus mówił im, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Z wiarą, ufnością, lecz również i z wdzięcznością módlmy się do Boga, który pragnie udzielać nam swoich dobrodziejstw. W intencji powołanych do głoszenia dobrej nowiny, aby za wzorem Pawła Apostoła w niepowodzeniach odnajdywali siłę do jeszcze gorliwszej posługi, Ciebie prosimy. Intencji rządzących i odpowiedzialnych za losy tego świata, aby umieli dostrzec wielką wartość chrześcijańskiego dziedzictwa. Ciebie prosimy. W intencji rolników, ogrodników i sadowników, aby w czasie prac związanych ze zbiorem plonów ziemi cieszyli się sprzyjającą pogodą. Ciebie prosimy. W intencji wypoczywających na wakacjach i urlopach, aby wolny czas stał się okazją do jeszcze lepszego poznania siebie. Ciebie prosimy. W intencji zmarłych bliskich naszemu sercu, aby mogli zasiąść na wiecznej uczcie zbawionych w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. W intencji naszej wspólnoty eucharystycznej i parafialnej, aby mimo różnych trudności rozpalał się w niej zapał ewangelizacyjny i chęć świadczenia o obecności i działaniu Boga w tym świecie. Ciebie prosimy. W intencji księdza proboszcza Stanisława o błogosławieństwo Boże w życiu kapłańskim, potrzebne Boże dary, pogodę ducha, światło i pomoc Ducha Świętego oraz nieustanną opiekę patrona naszej parafii, świętej Rity. Ciebie prosimy. Módlmy się także, aby polecany w tej Eucharystii świętej pamięci Jacek Pozdał mógł cieszyć się nagrodą wieczną nieba. Ciebie prosimy. Do Ciebie, Panie nasz Boże, wznosimy nasze oczy oraz przedstawiamy radości, nadzieje, bolączki i doświadczenia codzienności, albowiem mocno wierzymy, że zmiłujesz się nad nami i pospieszysz ze swoją łaską i pomocą. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen. Aby moją i naszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę swoją na cześć chwała swojego imienia, a każdy na pożytek nasz. Panie nasz Boże, niech nas oczyści ofiara, którą Tobie składamy i niech z dnia na dzień doskonali nas w prowadzeniu życia godnego nieba. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, On bowiem litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy. Przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami, archaniołami i wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, święty, święty Pan. Oh.
naprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Uwielbiajmy tajemnicę wiary. Panie, Ty nas wybawiłeś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje. Ty jesteś Zbawicielem świata. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Ewangelistą, ze świętą Ewitą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winom.
wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
obdarzeni tak wielkimi darami, prosimy Cię, Boże, spraw, abyśmy korzystali z łaski dającej zbawienie i nigdy nie przestawali Cię wielbić przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święty Jan Paweł II powiedział: parafia jest uprzywilejowanym miejscem dawania świadectwa miłości i stanowi najdogodniejszy teren do jej praktykowania. Czcigodny księże proboszczu, składamy Ci serdeczne podziękowania za 7-letnią pracę duszpasterską w naszej parafii. Jesteśmy wdzięczni Bogu za dar Twojej osoby, a Tobie zaś za świadczenie słowem i czynem o swoim powołaniu kapłańskim, za odprawione msze święte, udzielone sakramenty, za głębokie w treści pouczające kazania, za wszelką posługę pełnioną w imię Chrystusa, a szczególnie za świadectwo piękna kapłańskiego powołania. Dzięki Tobie w naszej świątyni zamieszkała święta Rita. Wykazywałeś troskę o wzrastanie duchowe liturgicznej służby ołtarza, dziewczęcej służby maryjnej, młodzieży i starszych z naszej parafii. Dziękujemy za wszystkie dokonania w trosce o kościół materialny, remonty, inwestycje, za wszelkie prace, które teraz upiększają naszą świątynię i jej otoczenie. Dziękujemy również za współpracę z organizacjami działającymi w naszej miejscowości. Na dalsze lata posługi kapłańskiej życzymy dużo zdrowia, sił i wytrwałości w walce z trudnościami współczesnego świata, aby każdy, kto uściśnie Twoją rękę, stał się za Twoim przykładem dobrym chrześcijaninem i prawym człowiekiem. Bóg, co wybrał Ciebie, niech Ci błogosławi i niech Cię wspomaga, a Matka Najświętsza i Święta Rita niech czuwają nad Tobą. Wyrazem naszej wdzięczności za okazane serce i trud w prowadzeniu naszej salasowskiej owczarni niech będą te symboliczne kwiaty, nasza pamięć i modlitwa. Szczęść Boże, parafianie salasowej. Czcigodny księże proboszczu Stanisławie, oczywiście dołączamy się jako apostolstwo do tych słów wypowiedzianych. Z własnej strony chcemy podziękować właśnie za te comiesięczne msze święte, gdzie wspólnie mogliśmy się modlić za dusze w życiu cierpiące, może w sposób szczególny za tę inicjatywę letniego Dnia Zmarłych, gdzie modlimy się za tych wszystkich spoczywających naszych cmentarzy, naszych bliskich zmarłych. Serdecznie Bóg zakładź. Pragnę również podziękować ze swojej strony, jako organizując pielgrzymki, za Twoją otwartość serca. Bardzo też serdecznie dziękuję. Na koniec życzymy, by Twoje kapłaństwo, przedstawictwo Matki Najświętszej, wspomożenie świętej Rity było święte, trwałe, prowadziło ludzi do Boga i ludzi. Bóg zapaść, szczęść Boże. Czcigodny księże proboszczu, w imieniu całej społeczności zespołu szkolno-przedszkolnego w Zalesowej składam serdeczne podziękowania za owocną, zgodną współpracę oraz zaangażowanie na rzecz budowy pozytywnego wizerunku naszej szkoły. Dziękuję za każdy uśmiech, dobre słowo, za kształtowanie sumień i postaw dzieci i uczniów w duchu prawości, miłości Boga i bliźniego. Dziękuję za chęci, troskę i pasję, za dni lepsze i gorsze. To wszystko, co było, zostanie. Jest nasze, wspólne i prawdziwe. Na dalszą posługę kapłańską życzę w imieniu nas wszystkich zdrowia, wszelkiej pomyślności, powodzenia w realizacji planów i zamierzeń. Niech Najświętsza Maryja Panna i Święta Rita ma księdza w swojej opiece i wyprasza potrzebne łaski. Koledzy i koleżanki, współpracownicy, rodzice i uczniowie,
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalasowej. Serdeczne, serdeczne dziękujemy. Wszystkiego dobrego życzymy, życzymy i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi. I zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi. Przez ręce Maryi. I za jej przyczyną Nie wszystko, co trudne, nie wszystko, co trudne.
I moi drodzy, jeszcze na koniec bardzo serdecznie dziękuję wszystkim parafianom i także i spoza parafii, bo i z Ryglic, i z Tarnowa, i z Warszawy, nie, z Warszawy nie ma, to się wytnie później, ale wam wszystkim, którzy no, przybyliście i na tę mszę świętą i księdzu Infłatowi, że znalazł czas i za tę ofiarę mszy świętej, którą sprawował w mojej intencji. Bóg zapłać za te wszystkie miłe słowa, za wszelką życzliwość przez ten czas tutaj mojego pobytu i w szkole, i w parafii, no i w tych różnych miejscach, gdzieśmy się spotykali. Niech Pan Bóg, niech święty Jan, patron parafii i święta Rita wyprasza wam wszystkim za to potrzebne łaski. Pan Bóg niech błogosławi. Bóg zapłać wszystkim za to wszelkie dobro. Moi drodzy, żebyśmy o Panu Jezusie nie zapomnieli, jeszcze teraz chwila wystawienia i modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. Zróbcie mu miejsce. Jezu, ukryty w Najświętszym Sakramencie, jesteś tu z nami, jak niegdyś w Nazarecie między swoimi. Twoja obecność zadziwia nas, bo Ty, prawdziwy i święty Bóg, chciałeś zostać pomiędzy nami, którzy jesteśmy grzesznikami. Jak niegdyś przez Twoje ręce działy się cuda, tak dziś Twoja obecność między nami sprawia cuda. Doświadczamy Twojej łaskawości i mocy, która przemienia nasze serca i nasze życie. Przy Tobie doskonali się nasza moc, która utwierdza nas w wiernym trwaniu przy Tobie w tym świecie, w którym jest tak wielu buntowników sprzeciwiających się Twojej woli, gdzie tyle zatwardziałych serc, co nie chce słuchać Twojego głosu. Dlatego z naszych serc płynie ku Tobie nasze dziękczynienie. Będziemy powtarzać, bądź uwielbiony Panie, za to, że przez Chrzest Święty włączyłeś nas do Kościoła, w którym idziemy drogą wiary. Bądź uwielbiony, Panie, za to, że w sakramencie pokuty nieustannie uzdrawiasz nasze serca. Bądź uwielbiony, za to, że zostałeś z nami w Eucharystii, by nas jednoczyć i umacniać w miłości. Bądź uwielbiony, Panie, za to, że w bierzmowaniu posłałeś nam Ducha Świętego, który wspiera nas w dawaniu świadectwa. Bądź uwielbiony, za to, że poprzez namaszczenie leczysz duszę i ciała chorych. Bądź uwielbiony. Za to, że przez sakrament kapłaństwa dajesz nam pasterzy i szafarzy sakramentów. Bądź uwielbiony. Za to, że przez sakrament małżeństwa dopomagasz naszym rodzinom, by trwały w miłości i wierności. Bądź uwielbiony. Za wszelkie dobre, jakie otrzymaliśmy od kapłanów, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich, którzy byli wiernymi członkami Twojego Kościoła. Bądź uwielbiony. Cały świat niech śpiewa tę pieśń, Panem naszym. Niech cały świat weseli się w Bogu, z radością niechaj służy i czcią, albowiem Pan Bóg jest naszym Stwórcą, On w dłoniach swoich dzierży nasz los. Cały świat niech śpiewa tę pieśń, Panem naszym Bóg. Panie Jezu, Ty dałeś nam Kościół Święty, aby był dla nas drogą wiodącą ku zbawieniu. W Twoim Kościele otrzymaliśmy naszą wiarę. Dzięki naszym braciom i siostrom w wierze, a także duszpasterzom rozwinęliśmy ją i umocniliśmy.
Ty przez chrzest i bierzmowanie uczyniłeś nas prorokami i posłałeś nas, podobnie jak dawno temu Bóg posłał Ezechiela do ludu izraelskiego, jak Ojciec posłał Ciebie, byś niósł dobrą nowinę. Bycie Twoim prorokiem to trudne zadanie, szczególnie pośród ludu buntowników, którzy lekceważy Ciebie i sprzeciwia się Twojej woli. Ale Ty chcesz, aby ludzie wiedzieli, że są jeszcze prorocy, którzy trwają przy Tobie i głoszą Twoją Ewangelię. Dlatego do Ciebie wznoszę oczy, które mieszkasz w niebie, bo Ty, jak niegdyś świętego Pawła, zapewniasz mnie, wystarczy Ci mojej łaski. Bądź ze mną, Panie, bym wytrwał przy Tobie i zaniósł Ciebie innym. Dlatego wołamy teraz ku Tobie, wspomagaj nas, Panie, abyśmy ciągle rozwijali i umacniali swoją wiarę we wspólnocie Kościoła. Wspomagaj nas, Panie, abyśmy dawali Jego moce i wiarygodne świadectwo wobec innych. Abyśmy się nie wstydzili stanąć zawsze po Twojej stronie. Abyśmy zawsze potrafili jaśnieć dla innych dobrym przykładem. Abyśmy chętnie dzielili się dobrą nowiną z napotykanymi ludźmi. Jezu, dziękujemy Ci za tę chwilę modlitwy i refleksji. Prosimy Cię, pobłogosław nas na to wszystko, co przygotowałeś dla nas w nadchodzącym czasie. Niech Twoje błogosławieństwo umocni nas i sprawi, że jeszcze bardziej uwierzymy w Twój Kościół. Niech uzdolni nas do odważnego stawania po Jego stronie. Niech także pomoże nam w podejmowaniu drogi osobistego nawrócenia, bo przecież zmieniając siebie będziemy przemieniać cały Kościół, którego jesteśmy częścią. Prosimy Cię o to, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twoje, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku.
oczywiście. Zapomniałem, ale bardzo serdecznie zapraszam wszystkich tych przedstawicieli, przynajmniej przedstawicieli na kawę, na herbatę. Bardzo proszę. Mocno serce biło mi, gdym po raz pierwszy ujrzał obraz Twój. Spragniony łask miłości Twej, wołałem: Matko, wysłuchaj mnie. Wśród tylu trudów
wieczna jest wśród tylu dróg. Poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Jak czasem w życiu bywa źle, każdy z nas o tym dobrze wie. Ja jednak wciąż ufam, że Ty, Matko, będziesz prowadzić mnie. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Bywają w życiu chwile złe, ja także często miewam je, więc modlę się o Bożą dłoń i wołam: Matko, szczęście mi bądź. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Yeah.